Wjeżdżam teraz do miejscowości Grzybowo. Kolejna miejscowość nad pięknym polskim Bałtykiem. Położona w województwie zachodniopomorskim. Tutaj od razu wjeżdżając rzuca się w oczy bardzo fajna droga. Droga, która można powiedzieć kusi, ale można tutaj maksymalnie poruszać się z prędkością 50 km na godzinę. Miejscowość, która chyba jest troszkę oddalona od morza, przynajmniej w miejscu tutaj, gdzie prowadzi droga, to jesteśmy o kawałek, bym powiedział, od morza. Nie jedziemy przy samym morzu, tak jak to było w innych tutaj nadmorskich miejscowościach. Tutaj troszeczkę od tego morza odjeżdżamy. Powiem wam, że tutaj tak naprawdę nie ma nawet gdzie na boki zjechać, żeby gdzieś tam bliżej tego morza podjechać. Po prostu ta miejscowość jest tak usytuowana. Natomiast miejscowość ma zarąbistą infrastrukturę. Zwróćcie uwagę, po lewej stronie mamy ciąg pieszo-rowerowy, podzielony na pół, połowa jest dla pieszych, połowa jest dla rowerzystów, i również jest to, cała ta infrastruktura wygląda na taką powstałą niedawno. Samo miasteczko, sama miejscowość wygląda na miejscowość właśnie bardzo taką czystą, bardzo spokojną, czyli można powiedzieć kolejna taka miejscowość, do której wypada polecić, aby tam jechać, osobom, które chcą uciec od wielkomiejskiego zgiełku, których nie kręci ta, że wiecznie jest szum, ogrom ludzi i tak dalej, i tak dalej. No a Grzybowo, to już widzicie, w zasadzie miasto tuż przy Koszalinie, więc jak ktoś chce wielkiego miasta, to proszę bardzo, z Grzybowa od razu w zasadzie wjeżdża do Kołobrzegu. A Kołobrzeg to jest, co by nie patrzeć, duże miasto, jedno z największych miast województwa zachodniopomorskiego.